Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie druga część filmiku o podrażnionej skórze głowy. W pierwszej części mówiłam Wam o przyczynach, o tego skąd właśnie ten problem się bierze, a w tym powiem Wam o konkretnych produktach, które mnie pomogły i w sumie cały czas mi pomagają i wydaje mi się, że to może być dosyć ciekawa kwestia dla wielu z Was. No więc przejdźmy już konkretnie do tych czynów, do tych produktów, które możemy używać, żeby nam one w jakiś sposób pomogły. Po pierwsze istotną kwestią jest to, że w momencie, gdy ta skóra już jest podrażniona, taka łuszcząca, przesuszona, to ona wymaga dwóch rzeczy, mianowicie łagodzenia, nawilżenia, tutaj bierzemy bardziej pod jedną kategorię, a z drugiej strony złuszczenia, ale w bardzo delikatny sposób. Więc w tej pierwszej kategorii właśnie takiego łagodzenia i nawilżania, rzeczą podstawową, która się super świetnie sprawdza, będzie po prostu żel aloesowy. To jest rzecz coraz lepiej dostępna, naprawdę w sklepach, nie ma większego problemu, żeby sobie taki aloesik kupić. To jest akurat Skina Skin 79 za 30 zł, mam tutaj 300 gram, no to jest naprawdę spoko cena, tak naprawdę on nie ma idealnie naturalnego składu, ale oprócz aloesu ma trochę fajnych ekstraktów, więc generalnie to mi on nie przeszkadza zdecydowanie, a właśnie pomaga mi łagodzić tego wszelkiego typu problemy skóry głowy, takie brzydkie nawilżenie i takie zmiękczenie na skórka, no się naprawdę dużo ładniej ta skóra zachowuje. Więc tu akurat mamy taki, ale to nie musi być absolutnie ten ze Skina. Ważne, żeby on nie był po prostu z alkoholem, z jakimiś takimi złymi konserwantami. Patrzcie na składy po prostu i wszystko na pewno będzie w porządku. Drugą rzeczą do nawilżenia, która jest prawda, jeszcze prostsza i tańsza, tylko po prostu wymaga już pewnego tam, a chociaż małego, ale jednak nakładu pracy, to będzie żel lniany. Czyli po prostu bierzemy sobie dwie łyżki siemienia lnianego, mniej więcej, zalewamy do szklanków wody i gotujemy. W tym momencie tworzy nam się taki właśnie glutek, którego najlepiej przesiać sobie od razu przez sitko i dostanie nam taki czysty żel, który możemy nakładać na skórę głowy, na włosy. Generalnie to jest taka uniwersalna rzecz, która się sprawdza w bardzo różnych sytuacjach. Przede wszystkim polecam właśnie nakładanie na skalp przed myciem, można też jako taka dodatkowa podżywka i zabezpieczenie, bardzo ładnie nawilży, że tak koi, powiedziałam, że nawet w fajniejszy sposób niż aloes, tylko że to po prostu jest trochę, powiedzmy, jak najszybko nam zależy, to po prostu aloes, ale i tak uważam, że siemię lniane jest takim podstawowym i najfajniejszym po prostu sposobem na wypróbowanie. Też fajne jest to, że nie trzeba robić jakby każdorazowo nowej porcji, tylko można sobie po prostu przesiać. Już jak zrobimy, ugotujemy jedną, to ona w lodówce może spokojnie być no, te kilka dni, nawet do tygodnia, więc na jakieś tam 2-3 mycia to spokojnie Wam starczy, więc warto na pewno wypróbować. Jeśli macie też jakieś takie gorsze jeszcze problemy z tą skórą głowy, to nawet codziennie jako taką kurację można sobie to na skarb nakładać. Też nie powinno tego przytusić, no bo tutaj nie mamy olejków. Następna rzecz, o której chciałam powiedzieć, która już będzie trochę zahaczała o tę następną kwestię, czyli o złuszczanie, to będzie cerkożel. To jest taki właśnie żel z mocznikiem. Tutaj akurat jest 30, jeszcze jest 40 dostępna, ale ja akurat tę kupiłam i ta już widzę, że daje mi dosyć duży efekt. 40 dałam swojej mamie i ona naprawdę, ona ma taką wręcz zmianę łuszczycową, jeden taki płat na skórze głowy i ja miałam okazję tę zmianę zobaczyć i ona jest naprawdę dużo bledsza, dużo fajniejsza i dużo lepiej się tego zachowuje. Mimo, że moja mama, wiadomo, raz użyje, raz nie i to tak średnio z tą systematycznością, to niemniej jednak widzę, że to zrobiło bardzo wielką robotę i naprawdę bardzo serdecznie polecam podpatrzone u Agnieszki na piękne włosy, ale naprawdę robi to robotę. Tu właśnie, jeśli macie takie większe, konkretniejsze problemy, to tą 30 albo 40 nie kupujcie tej podstawowej, tylko właśnie tą mocniejszą. Jest super, nawilża, zmiększa ten naskórek, ja to zostawię zostałam cały czas sobie na noc, wmasowuję i rano myję głowę i w tym momencie mam bardzo taką fajną, odświeżony skalp, taką fryzurę generalnie nawilżoną i jakby dużo ładniej się generalnie ta skóra głowy od razu zachowuje, nawet po jednym użyciu. Można to sobie jako taką kurację używać, albo po prostu jako nawet peeling enzymatyczny właśnie raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. Tak po prostu, nawet jeśli nie macie jakichś wielkich problemów, tylko tak troszkę chciałbyście coś, co Wam tak dodatkowo jakby wspomoże, to jest w ogóle naprawdę świetna pozycja, bardzo, bardzo serdecznie polecam, tylko mi to zrobiło bardzo, bardzo dużą różnicę. Następna rzecz, o której chciałam powiedzieć, to będzie olejek lawendowy, taki zwykły, powiedzmy eteryczny. Ja to mam akurat z Francji dwa olejki, które są jakby gatunkowo bardzo fajne i to są właśnie inne gatunki niż prawdopodobnie tą lawendę, którą my możemy kupić tutaj u nas, taką jako zwykłych olejkach eterycznych w polskich markach, bo tutaj mamy dwa gatunki, które są stosunkowo rzadkie. Jedna to jest taka lawenda
Nie wiem, jak to się właśnie do końca mówi akurat u nas potocznie, ale to jest gatunek Levantine i to jest chyba ta lawendula augustifolia, tak mi się wydaje, coś takiego. I to jest ta lawenda, która rośnie przynajmniej 2000 metrów nad poziomem morza i ona ma przede wszystkim właśnie to działanie aromaterapeutyczne, ale i właśnie łagodzące. I tutaj naprawdę fajnie byłoby zainwestować już taki fajniejszy olej lawendowy, jeśli już się bawicie i kupujecie, a to nie jest tak naprawdę taka dużo droższa kwestia, niż żebyście kupiły taki inny. Warto się dowiedzieć, skąd też wasz olejek pochodzi i co jest z tym takiego super. On ma świetne takie właściwości łagodzące, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i ja w ogóle widzę wielką różnicę, od kiedy użyłam właśnie wody lawendowej i olejku lawendowego w takiej swojej codziennej pielęgnacji, w ogóle, czy we włosach, czy, na, no, czy jeśli chodzi o pielęgnację twarzy, czy o pielęgnację ciała, ale przede wszystkim jeśli chodzi o włosy, o skórę głowy, dodałam do szamponu, do takiej porcji szamponu, czy maski, czy czegokolwiek, on naprawdę dosyć fajnie łagodzi i ja nawet sobie teraz często dodaję, nie używam praktycznie samych już olejów do olejowania takich czystych, tylko zawsze dodaję właśnie jakiś olejek lawendowy i widzę, że naprawdę generalnie dużo fajnie się te włosy zachowują, przede wszystkim ma takie działanie łagodzące, tylko wiadomo, są olejki eteryczne, z tym nie możemy przegiąć, dajemy dosłownie dwie kropelki, nie więcej, zależy od porcji tego kosmetyku, jaką nakładamy, ale są naprawdę znikome ilości, zobaczycie efekt, tylko nie za dużo, bo wtedy może być odwrotny efekt zamierzonego, ale naprawdę lawenda zszokowało mnie to, jak duży efekt dała tak naprawdę i mogę to serdecznie polecić. Następna rzecz, już tak powiedzmy przechodząc bardziej do peelingów, chciałam wspomnieć na pewno o kwasie jabłkowym. Tutaj mam akurat takie piękne, dziwne opakowanie, ale tutaj stricte jest kwas jabłkowy. Ja sobie ostatnio robiłam trochę takich domowych właśnie peelingów enzymatycznych i one były przede wszystkim właśnie na tym kwasie jabłkowym. Jeszcze na innych powiedzmy takich substancjach od razu może je Wam pokażę, żeby tutaj za bardzo nie mącić, czyli przede wszystkim na moczniku, czyli tu mamy ten składnik, który był właśnie w ciarko żalu i on naprawdę też właśnie robi robotę. Daję łagodzącą właśnie alantoinę, do tego ten olejek lawendowy, wszystko robię na soku z aloesu i dodaję trochę wody lawendowej właśnie i taki miks po prostu mniej więcej, czasami jeszcze coś dodaję, czasami nie, zależy, ale właśnie takie olejki eteryczne, te wzuszczające rzeczy i to wszystko do nawilżających takich na tej takiej fazie wodnej nawilżającej. W ogóle mi to skórę jakby nie przesuszyło, a wręcz przeciwnie, fajnie odzuszciło i bardzo dobrze odświeżyło, więc ja też nie robię jakichś gigantycznych starzeń, bo się obawiam, że będzie zbyt inwazyjna rzecz, ale naprawdę widzę różnicę, od kiedy sobie taki peeling robię. Nie chcę dawać jeszcze konkretnego przepisu, bo to za każdym razem troszkę inaczej się zachowuje i też skóra jest inna, ale jeśli macie taki problem i lubicie się bawić takie domowe rzeczy, powiedzmy, to zdecydowanie warto jest właśnie zainwestować chociażby w ten mocznik, bo może nie trzeba od razu kupować jakieś wiadomo jakich kwasów, bo one też są coś bardziej inwazyjne, a z tym mocznikiem trudno przesadzić, no bo widzicie, nawet mamy taki cerkożel, który ma 40% i on cały czas ma już takie działanie nawilżające, a takie delikatnie złuszczające. Czyli w momencie, gdy używamy go trochę, to jest nawilżający, a więcej to ma to działanie złuszczające. I jak używamy na przykład 10% naszego kosmetyku, to na pewno nic się nie stanie, a może tak właśnie fajnie poprawić jakby strukturę właśnie skóry głowy, więc warte upróbowania, na pewno to mogę serdecznie polecić. Właśnie tak, do takiej zabawy, potem sobie robić takie pseudopeelingi enzymatyczne i możecie zobaczyć taką dużą poprawę, bardzo fajny efekt. Powiedziałam o peelingu enzymatycznym, a jeszcze oczywiście istnieje takie coś jak peeling mechaniczny, tylko w tym przypadku ważne jest to, żeby nie robić tego właśnie na takich mocnych, powiedzmy, zieleninach, właśnie na cukrzy, na soli, niekoniecznie też na takich, powiedzmy, mielonych, jakichś nasionach truskawek albo tego typu rzeczach, bo po pierwsze to jest trudno bardzo wymyć z głowy, ale też często potrafi być to zbyt inwazyjne i zbyt mocne. W związku z tym ja bardzo polecam takie delikatne, proszkowe, powiedzmy, zioła, glinki, przede wszystkim tego typu rzeczy. Glinka jest bardzo fajna rzecz, ona zdecydowanie zielona, ona bardzo ładnie tak odświeża, granie zbiera sebum i tak ta skóra tak się fajnie zachowuje na skórze głowy, ale też takie po prostu odświeżenie, bardzo delikatne, łagodny peeling. Trzeba się nauczyć czegoś takiego robić, bo to jest, wiadomo, nie czuć za bardzo tego złuszczenia jako takiego, bo to jest wręcz proszek, bardzo łagodny, ale nie jednak fajne, warte wypróbowania. Też mąka żytnia, właśnie różnego rodzaju mąki, czy zioła są fajną opcją. Ja to czasami daję troszeczkę kozielatki, bo ona ma takie fajne, moim zdaniem, odświeżające działanie, tylko że ona tak się specyficznie zbryla, więc ona jako solo nie zadziała, ale jeśli dodam ją do innego, do jakiejś właśnie innej glinki, to się całkiem fajnie sprawdza. W ogóle miona kozielatka jest też super maseczką na twarz, muszę tutaj od razu tipa, dygresję wprowadzić, bo o, naprawdę taka fajna rzecz. Trochę też dziwnie się zachowuje właśnie ze względu na tę konsystencję, ale daje bardzo, bardzo fajny efekt. No.
Jeszcze chciałam wspomnieć o ziołach na włosy. O tym na pewno będzie filmik niedługo, właśnie taki porównawczy, ponieważ mam tutaj Senes i Kasję. I muszę powiedzieć, że to są takie rzeczy, które bardzo fajnie w ogóle wzmacniają włosy i naprawdę ja widzę dużą różnicę, ale to Wam powiem po prostu w jakiejś, powiedzmy, bliższej lub dalszej, szczerze mówiąc nie wiem, ale w przyszłości. Tutaj na chwilę obecną chciałam tylko powiedzieć, że takie zioła właśnie na włosy, jakieś henny, Kasję, Senesy, tego typu rzeczy, jak nakładamy sobie na, w ogóle na włosy, też warto nałożyć na skórę głowy i nawet wykonać taki delikatny peeling i naprawdę ta skóra jest w ogóle świeższa, jest... Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby to było jakoś bardziej podrażniło, wręcz przeciwnie, działa tak jeszcze bardziej fajnie i łagodząco. I jakby ten właśnie aspekt peelingu, tego mechanicznego, bardzo delikatnego, super się to sprawdza jako taki, powiedzmy, dodatkowy benefit takich ziółek nakładanych na włosy i naprawdę muszę powiedzieć, że to jest no fajne, sprawdza się zdecydowanie. Jeszcze jedna, powiedzmy, dygresja. Co do mycia, bo w ostatnim filmiku mówiłam Wam o myciu, że może być osoba, która ma duży problem właśnie z przesuszeniem takim skórą głowy, ale te delikatne szampony się nie sprawdzają i w tym momencie ona potrzebuje czegoś konkretniejszego. I na przykład ja chciałam pokazać jedną rzecz, która jest czymś takim pośrednim, bo tutaj nie mam jakichś takich super mocnych detergentów, ale nie jest taki najdelikatniejsza forma, bo jest taki średni, powiedzmy, mimo wszystko. I to jest taka galaretka z Phyto Cosmetic, ona jest dla wszystkich rodzajów włosów wzmocnienie i aktywny wzrost. Ona tam miała być z pokrzywą, z takimi fajnymi różnymi rzeczami. No muszę powiedzieć, że te właśnie takie mydełka bardzo fajnie odświeżają. Też na przykład mydło cedrowe, mydło takie czarne od babuszki Agafi. Są takie rzeczy, które naprawdę generalnie mi dosyć ładnie łagodziły i mimo, że nie są właśnie natury takie delikatne, nie są takie mocne, takie pośrednie i to są rzeczy, które tak fajnie tę skórę głowy wspomagały. Bardzo ładnie wytrzymywają te różnego rodzaju peelingi i tego typu rzeczy, jak się bawicie. I to bym mogła serdecznie polecić. Jeśli chodzi o łagodne szampony, to ja Wam powiedziałam, że u mnie się to niekoniecznie sprawdza, ale generalnie właśnie Phyto Cosmetic chociażby ma takie fajne, łagodne rzeczy. Wianek oczywiście, Sylwego, tutaj mamy takie naprawdę bardzo łagodne formy szamponów, balsam myjący. Wiem, że on bardzo, bardzo dużej ilości osób pomógł, więc na pewno mogę go polecić. Ja osobiście nie lubię go używać tak długodystansowo, ale jako jeśli robię te wszystkie peelingi i tego typu rzeczy i o to odpowiednio zadbam i wtedy dodatkowo używam tego balsamu myjącego, to się bardzo ładnie skóra głowy zachowuje i generalnie to jest taka rzecz, która też wiem, że wielu osobom pasowała, więc mogę to właśnie polecić. Z odżywkami, szczerze mówiąc, nie za bardzo. Ważne jest to, żeby do mycia używać takie odżywki bardzo delikatne. Fajna jest zwianka, taka lekka odżywka z normalizującej serii, ona właśnie z zieloną glinką. I ona rzeczywiście nie ma silikonu, żadnych oblepiaczy, niczego takiego, a my tam zieloną glinkę. I ona się fajnie właśnie do tego takiego, powiedzmy, pseudo peelingu mechanicznego sprawdza. I to nawet tak fajnie działa. Otwiera tę skórę głowy w taki bardzo fajny sposób. Ja sobie to lubię nakładać tak, że gdy mam olej albo nie mam oleju, bez względu w sumie na to, jak zmoczę włosy, to teraz nakładam na skórę głowy i w sumie na całą długość włosów i dopiero potem myję głowę i nawet taki delikatny efekt odświeżenia jest całkiem spoko, a o tyle to jest fajne, że mamy w prostszym użyciu odżywkę, nic nie trzeba mieszać, tylko mamy już po prostu gotowy produkt. No, więc to w sumie były te wszystkie produkty, o których chciałam powiedzieć. Mam nadzieję, że to nie było zbyt chaotyczne, bo widzę, że troszeczkę się zaplątałam. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście jak zwykle zadawajcie je na dole. I na dzień dzisiejszy bardzo serdecznie Wam dziękuję. Pa, pa.